To jak mnie słychać, to moi drodzy, bez zbędnego przeciągania. Kilka rzeczy sobie tu zrobimy i powiemy dzisiaj o nich. Po pierwsze tak, kupiłem złą kartę do przechwytywania. Jak mi nie pozwolą zwrócić, to minus 900 zł, ale powinno się udać. No nie wiem, według prawa mogę, nawet jak odpakowałem lekko. Się okazało, że jednak ona nie zadziała. Mam Switcha HDMI w 4K. Ale niestety bez karty to go nawet nie ma co podłączać, więc poczekamy, aż będę miał kartę. Kartę pożyczymy od Dawidka Elgato, więc będzie git. Dobrze tam słychać? Dobra, no to ten. Ja wiem, że jest już 14 dni, tylko że ona była, wiecie, w folii, a ja tą folię oderwałem, naklejkę ją otworzyłem, ale podobno to i tak nie jest problem, nie? Więc... Do tego mamy tak. Wyjście z karty graficznej DVI na HDMI, ale też 4K 60 fps HDMI 2.0, więc powinno być ok. Widzicie? Ultra HD 4K 60 Hz. Więc ten jest git. Kable na podmiankę mamy. Tu jakiś jednometrowy, trzymetrowy, pięciometrowy, jednometrowy. Wziąłem na zapas, nie wiedziałem, które będą potrzebne, bo już nawet nie potrafiłem tego wyobrazić, ile tych kabli. Ogólnie więcej kabli zawsze jest potrzebne, nie? Żeby się więcej... Ten, więc wziąłem cztery. I wziąłem też wentyle. Tutaj mi akurat Black polecał do obudowy i to sobie zaraz wymienimy wentyle. To są te Be Quiety. Ostatnia rzecz to jest dysk, ale dysku dzisiaj nie ruszamy, bo dysk na M2 to jest sprawa, którą ja muszę załatwić. No muszę po prostu cały system przeinstalować. To mi zajmie pewnie z pół dnia, żeby zapisać sobie, wiecie, tak jak mówiłem, jakieś rzeczy związane z firmą, faktury i tak dalej. To wszystko, wiecie, to są takie programy z bazami danych i to później nie chce działać po przeinstalowaniu kompa. No więc to troszeczkę sobie poczeka. Wentyle mi bardzo dobre polecił, to wiem, bo też bardzo dobrze kosztowały. Nie wiem, czy już widzieliście dziś RTX-owe recenzje. Ja sobie wejdę na swój kanał. Ok, jestem na kanale, tak? Dziś napiszcie coś. Panel. Znam laseczkę, co ma duże wentyle. No i kurde, i napisał, co wiedział i powiedział. Dobra, to ja myślę, że tak, że pierwsze co zrobimy, to załatwimy sprawę tych wentylatorów, ok? Do tego kompa będą nam trzy potrzebne, do kompa, do streamowania, nie wiem czy to robić na otwarty, znaczy nie mogę go wyłączyć, bo on streamuje, a grzebanie w wentylach na włączonym komputerze, no, wydaje się średni pomysł, no, ale w sumie co, czemu nie? Co się może stać? Dobra, i co piszesz? Brałbym cię, kiedy zaczniesz chodzić w Gucci? Nie chodzę w Gucci, bo oni mają głupie takie logotypy na tym. No. Gdzie to jest? Dobra. O kurde. No i jesteśmy w domu. Tak. Muszę posprzątać podłogę, bo mam tu pełno takich, wiecie, wszystkie te rzeczy leżą na ziemi. Jeszcze niżej tu nie dać, bo wczoraj jak patrzyłem, to tak kurde, później wy tak nic nie widzicie w tym GoPro, a ja tam sobie tak fajnie grzebię w tym komputerze. O, patrzcie, tu. Zegar ma pełny. O. O, może być. Dobra, i tu mam czacik. Nie.
Tu mam czacik, komputer wyłączam. Śrubokręt w ręce. Jak nie wiem też czy tej M2 nie wsadzić, a wezmę ją, wsadzę od razu może. No bo w sumie czemu jej nie wsadzić, nie? No co się może stać złego? Przecież... Jak będę potrzebował, to ten. Co tu piszecie? Tu leży 1080 Ti, muszę ją gdzieś na bok położyć. Już mi się wala po podłodze. Nie, ona idzie do drugiego kompa. Naprawdę nie miałem siły, wczoraj jeszcze do 3 w nocy siedziałem. Aha, kurde, nie wiem czy go nie odkurzyć, jak już mamy te. Odkurzamy go. Co o tym myślicie? Znaczy odkurzamy, przedmuchujemy, bo nie, tylko nie wiem kurde jak to zrobić, nie? Bo tu wiecie, tu jest kurde... To nie jest taki hopsiup. Dmuchamy, tylko że my tu nie możemy dmuchać w niego. Kurde, ja go muszę zabrać. Wiecie. Czy muszę dmuchnąć w łazience lekko? Kupiłem taki. Patrzcie, Esperanza, kurde, to jest prawdziwa firma, najlepsza firma komputerowa. Każdy zna Esperanzę. Co to? No ale tak jak mówię, no nie mogę dmuchać tutaj, bo będzie kurde wylew. Z wami za daleko nie pójdę, bo mi zasilania nie starczy. No, wyniosę go, odmuchnę i wracam do was, ok? Dosłownie dajcie mi minutę. Możemy jeszcze później przedmuchać szczegóły. Gdzie teraz tu? Dobra, tutaj zostawiam. Lodówkę przywaliłem. Dobra, jestem z powrotem. Sorry. Sorry, że nie mogłem wam tego widowiska pokazać. A było co oglądać. To jest przyjemny widok dla oka człowieka. Nie jest to... Nie jest 100% wiecie, wyczyszczony. Tu mokrą szmatą by można było jeszcze go przejechać raz. Ale powiedzmy sobie to takie wiecie, to co miało... Te takie największe przypadki to kurde poszły. Dobra. A tu są wentyle, dobra. Tu ja mam. A
Aha, nie, no dokładnie, nie wepnę dysku M2, bo to mi SATA wyłączy. A, widzicie, dokładnie. Dwa SATA mi wyłącza, a ja miałem odpiąć dwa dyski jeszcze. No to nie wepnę tego M2, rzeczywiście. To jest 100% potwierdzona informacja, ja to mówiłem wczoraj, że jak wepnę M2, to mi przestaną działać te. Nie wiem, jak to kurde światło zostawić, może tu gdzieś pod lampą. To mi przestaną działać dwa porty SATA. Nie wiem jeszcze, które okaże się pewnie w praniu. Dobra. Czyli wmontujemy trzy wentylatory dzisiaj. I wymieniamy część kabli na te lepsze HDMI i myślę, że będzie z głowy. A później możemy sobie zobaczyć na RTX-ie, jak nam gry działają, chociaż powiem wam, że liczyłem dzisiaj na to 4K, dlatego zacząłem od tego, że w kompie do streamowania wsadziłem tą kartę do przechwytywania i tak dalej. No ale jak się okazało, że to jednak tak nie zadziała, to zesmutłem. No. Dobra, czyli to wyrzucamy. Tu mam cztery śruby, ale mi się wydawało, że ja wczoraj tych śrub. Aha, dobra, już wiem, gdzie one są. Tu są. Nie wiem, czy one będą pasować, bo te wentylatory to są jakieś inne, kurde. Pudełko popsuło, później będę chciał oddać. O, patrzcie, kurde, to jest pakowanie wentylatora, nie? To nie jest to tamto. Tu są jakieś takie dziwne co się. Ja mówię, ja już to widziałem, że to takie dziwne rzeczy są, a zaraz zobaczymy, o co w tym chodzi. No i tu jest sam wentylator. Prosty, nic w nim nie ma nadzwyczajnego. To nie wiem, to są jakieś. Wydaje mi się, że ja to chyba tymi przykręcam, nie? Kurde, nie wiem, jakaś instrukcja do tego jest, bo to znów takie skomplikowane te rzeczy robią. To jest zwykły wentylator, nie dało się tego zrobić prosto. Insert the rubber elements from the left along the coś tam. One są symetryczne, chyba tak. Nie do końca. Zakładam, że coś takiego. Czemu to od razu? Aha, bo rozumiem, że są jakieś dwa systemy. Ja pewnie zły podepnę. Więc specjalnie utrudniają, żebym nie wiedział, jak to złożyć, nie? Wiecie, ja pytałem Blacka i Black mi powiedział, że te wentyle jeszcze coś tam sprawdził z obudową, bo mówi, że to mocowanie właśnie, kurde, coś. Mówi, że to mocowanie nie zawsze pasuje, nie? Więc. Ty. Ale jak ja mam to wkręcić? To się w tą gumę wkręca? To są takie śrubki. To są. Te same co te. To chyba użyję tych. Aha, bo to jest taki plastik, ale. Nie rozumiem, czekajcie. To ma gwint jakiś? Czy to gwintu nie ma? Może się zrobi dopiero, jak myślicie? Dobra, tak czy siak, jak to przykręcamy? Rozumiem, że on będzie. W którą stronę on wieje znów? Gdzie to jest? Jest jakaś szczałka? One wieją
tam, nie? Tym brzy ładnym wciągają, ładną stroną. Dobrze mówię? Bo już w ostatnim czasie już któryś wentyl zakładam i już się zaczynam gubić w tym wszystkim. No chyba, albo wiecie co, użyję oryginalnych śrubek. Ach. Zaszalejmy dzisiaj. Na bogato, oryginalne śrubki będą. Po pierwsze to ja go podepnę, bo kurde, później nie dostanę się tu łapą. Takie małe rączki. Tylko gdzie ja go podepnę tak naprawdę, bo... Tak. Gdzie to na tej, gdzie na tej płycie są wejścia? Widzę jedno tu. Tu jest jedno wejście, nie? To jest na pewno CPU Fan 2, o. CPU Fan 1, SysFan 1. SysFan 2, SysFan 3, to może do SysFanów podepniemy, co? Bo powiedzmy sobie szczerze, że jak to teraz podpiąć? No na razie chyba cable management sobie odpuścimy, ok? Niech to po prostu działa. Ja go puszczę tutaj. Niech idzie frontem, a później będziemy kombinować, co dalej z tym zrobić. A na razie, zresztą wiecie, to nie jest komputer do pokazywania. On ma działać. Może co? Tak, w środeczku już RTX, kurde, leży, czeka. Jedyne co na nim na razie było grane to 5 minut Tomb Raidera odpaliłem, zobaczyć czy w ogóle działa, nie? Ale mówię, jak nie będziemy grali w 4K, dlatego muszę od Dawidka pożyczyć kartę do przechwytywania, bo tylko tego mi aktualnie brakuje. To nie będzie sensu w ogóle. Znaczy, no wiecie, no sens zawsze jest, bo jedna sprawa jest taka, że po pierwsze, no i tak mam większą wydajność, więc czemu nie? A druga sprawa jest taka, że jak nam wejdą gry z RTX-em, z Ray Tracingiem w nas jakoś pewnie za miesiąc, czy za półtora, no to akurat się idealnie nada, nie? I teraz jest pytanie, co ja wolę? Czy ja wolę 4K, czy wolę Ray Tracing? No, dwóch na pewno nie będziemy mieli jeszcze przez najbliższy czas. Chociaż zależy od gry pewnie. Wydaje mi się, że niektóre dadzą radę tak zaimplementować, żebyś mi dał. No i jest kurde, wentylatorek piękniutki jest po prostu, piękniutki. Dobra. No. Tyndel wepnij w CPU 2, będzie się kręcić z taką prędkością jak ten na chłodzeniu, czyli będzie fajnie odbierał ciepło z chłodzenia CPU. No, powiem wam, że jest to jakaś myśl, tylko że ja bym nie chciał, żeby mi się wentylator tak bardzo mocno podkręcał, tylko z uwagi na to, że CPU się gdzieś tam grzeje, nie? Bo nie chciałbym, żeby mi hałasował, a ten CPU się będzie grzał. No. Możemy spróbować, dobra, przekonaliście mnie. Tylko jak go podkręcić, bo tu jest mało miejsca. O, jest. Dobra, co wy tam piszecie? Ja bym nie ufał czatowi. Nie wiem, niech ten kabel sobie wisi. Dobra, to jest jeden. Te pudełka to raczej idą do wywalenia. Może jedno zostawię, do niego będę pakował. Do niego wpakuję te jakieś śrubki, przejściówki, nie wiadomo do czego to się może przydać. Do wyrzucenia. Albo tak. No.
gdzie widzieliście już recenzję? Widzieliście film u Blacka? Dobra, to jest jedna rzecz. To uwalam. Macie jeszcze materiał w razie czego na Morelach. Na Morele TV jest. Macie materiał, macie recenzję na Pure PC, PC Labie i na Benchmarku. Jeśli się nie mylę, to tyle aktualnie. A, no i u Archona na Arn.eu. Archon też. Też 2080 Ti zgarnął. Z czego powiem wam, że u Archona bardzo ładne wyniki mu wyszły w 4K. Ale on też jest gra na 4K normalnie jakby i nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, z czego to wynika, ale bardzo ładne mu wyniki. Też gry miał nowsze trochę niż niektóre redakcje. Nie, no wiadomo, sterowniki, na których teraz te karty działają, no to są pierwsze, jakie są. Kurde, czekajcie, bo ja to spłamię ten. Więc jeszcze... Myślę, że jeszcze będzie o wiele lepiej. Jeszcze jest duże pole do popisu, a już i tak jest dobrze. Dobra, no to tu wyciąga. Aha, no to tu też ma wyciągać, nie? No bo co? Czemu by nie? No problem, tu mały mamy. Ja już się nie mieszczę z tym ze śrubokrętem. Musimy się troszeczkę wysunąć z tym całym systemem tutaj. Dobra, co mi tam jeszcze piszecie? No, ciągle pod biurkiem. Kurde, bo widzicie, bo tak to jest, nie? Ale to też wynika z tego, że ja to na streamie robię, bo jakbym tego nie robił na streamie, to bym to już miał dawno wszystko zrobione. Ale pomyślałem, że to jest content, który was interesuje, że już macie dość tego grania w gry. Chcecie sobie popatrzeć na fajne rzeczy, jak właśnie na przykład tutaj. No. Czy lecę dzisiaj na siłeczkę? Co dziś jest środa? No wypadałoby, kurde. Dziś to by wypadało iść w środę. Dobra. Możemy się tym kablem tu pobawić troszeczkę. Rzeczy. Tyle lat, kurde, tyle lat, tyle problemów. Jeszcze nie wymyślono systemu na te kable do tych frontowych paneli. Ja tego nie jestem w stanie pojąć po prostu. Przecież zawsze z tym był problem, kurde. Zawsze. Dziwne. Na pewno one mają wyciągać, te górne też. Nie, no chyba mają wyciągać. Znaczy nic nie wpuszcza, nie? No to jak nic nie będzie wpuszczać, to będzie szło każdą dziurą powietrze.
chyba dodawał do płyty tak czyściówkę, żeby łatwo było wsadzić. Tak, tak, no myśmy ostatnio mieli od kogo? Myśmy mieli Aorusa, tą płytę dawidkową. Chyba Aorus to był, tak? Gigabyte. No to tam było elegancko, była taka przejściówka, tylko też wiecie, nawet sama to przejściówka tam byłaby, tu jakiś switch, jakiś power, plus minus, no jakbym nie wiedział, że to wystarczy cokolwiek do cokolwiek podłączyć i będzie działać, to bym się przestraszył, co mam włączyć, nie? Serio. Przód wpycha, góra wyciąga, ale ja nie mam wentylatorów na przód, wiecie. Chyba że jeden na przód wsadzimy. Chyba najważniejsze i tak, żeby z tego proca był, wiecie, żeby się z tego proca się wyciągało, nie? No to... To będziemy mieli raczej... Co mogę wyciąć? Wyjdź, Jezu Święty, no daj mi spokój, Pablo. Już mi nie męcz dzisiaj, bo jestem kurde zmęczony. No dobra, ale mam teraz na przykład taki luźny kabel z tyłu bardzo, tego chyba nie wiem. Dobra, obwiązałem go wokół innego i nie chcę tak wisić. No bo co z nim zrobię? Już nie da się go wypiąć, bo to nie taki zasilacz. Aha, tu mam śrubki. Co ty się podszywasz za mnie? No, troszeczkę wiecie, troszeczkę ten komputer taki zaniedbany był, żeście widzieli. Coś mu tu porobimy, jakieś kilka przyjemnostek mu damy, niech się cieszy, że właściciel o niego zadbał troszeczkę. To jest 28 Ti-ka wrzucona tutaj. Dobra. I jeszcze dwie. No lepiej nie będzie, nie? No chyba, że go tu zaplotę, tu, a tam gdzieś wyrzucę na tył ten kabel. Będę udawał, że to jest kurde tak super, jakby management tak kurde wykonany, że... O Jezu, ludzie. No nie do końca wyszło. I tu, aha, gdzie ja go mam teraz piąć? Tu, tak. Dobra, jest git, wszystko jest podłączone. Tak jak mówię, jedno pudełeczko sobie schowamy, to dysku w takim razie M2 nie podpinamy, bo jakbyśmy dysk M2 podpięli, to ktoś słusznie zauważył, że dwa dyski by nam od razu przestały działać, a tego byśmy nie chcieli. Ktoś jeszcze wspomniał, że możemy kontroler SATA, ale ja naprawdę już mam dość, tyle dysków to jest za dużo, nie? Bądźmy poważni, trzeba, wiecie, kupujecie 2 giga zamiast tak małych i koniec, załatwiona sprawa. Nie będziemy chomikować starych dysków. Teraz muszę podłączyć kable z powrotem.
jeszcze jakaś myszka może. Dobra. Włączmy go. Jestem ciekaw, co w nim najwięcej... ale dają, powiem wam. Jestem ciekaw, co w nim najwięcej hałasu, bo ja bym chciał taki mieć w ogóle bezdźwięczny. Ale wydaje mi się, że to jednak... Coś mi to kurde buczy. Co mi tu buczy? Chyba się coś kurde odpaliło. To karta chyba. A tej co nie gra? Znowu. Czekajcie, bo się monitory wyłączyły, to niedobrze. Wszystkich wentylatorów ten zasilacz już nie wyrobił. Bo wam mówiłem, że zasilacz jest do tego, do wymiany, nie? Ale działał. System się włącza, Windowsa widzę, żeby nie było, nie? Ale się chyba crashuje przy... A nie, nie skraszował się, włączył się. Dobra. Słychać mnie? Tyle prąd kopię. No i zobaczmy. A ten monitor się wyłączył, nie wiem czemu. No dobra, działa. Tylko tak jak mówię, no. To nie jest tak, że ten dźwięk tutaj jest jakiś taki, że to jest głośne, ale... Coś słyszę. Jakby taki rezonans. Wydaje się, że to te dyski twarde. Czekajcie, ja to się wsłucham w to. Kurde, muszę to znaleźć. Tu to słychać, u góry. Któryś dysk, wiecie? Się wydaje, że to jest właśnie te stare. Bo jak ja go dotknę, to on cały jest taki... Ale który? Czekajcie jeszcze. Ten jeden wydaje mi się, kurde, bardziej takie drży niż inne. Dobra. Moi drodzy, okej. Okej. Aha, tu miałem przełączyć. Czyli tak, tam wymieniliśmy te wentyle. Moglibyśmy jeszcze w kompie do streamowania. Tu nie za bardzo tego jakiś efekt będzie za bardzo, bo no bo co ma być? Że temperatury nam nie spadną od tego. Wiecie?
temperatury nam nie spadną. Trochę niby powinny, szczególnie jak obudowę zamknę, nie? To, no to wiadomo, bo jednak ta karta graficzna, ona ma wywiew do środka, nie? A nie na zewnątrz, więc jakby coś się tam powinno zmienić. No dobra, to zamknijmy tą obudowę. W sumie można to zrobić, nie? Nie wiem, czy ja to tak powinienem na otwartym organizmie, ale kurde. Dobrze, stopą przycisnąć zawsze. Nie pójdzie tak. Walczy ze mną, kurde. Walczy, po prostu nie chce mi dać się domknąć. Nie chce, żeby robota była skończona prawidłnie. Jeszcze coś ode mnie, jeszcze mnie chce zmęczyć trochę. Wczoraj nie wystarczyło, że do drugiej w nocy musiałem siedzieć. Idealnie. Pięknie. It's beautiful, moi drodzy. To jest mistrzowsko wykonana robota. Dobra. Co mi tu piszecie, że fajnie? Czekajcie, druga blacha gdzieś. Aha, po drugiej stronie. Druga blacha po drugiej stronie. Gdzie ja to mam? Ale żeby nie było, że my, wiecie, że z tego 4K, z uwagi, że nie mamy karty do przechwytywania, rezygnujemy, to postaramy się taki myk zrobić. Że ja sobie puszczę 4K. Że ja sobie puszczę 4K na ekran, a wam dam mniej na stream. Wtedy byśmy mogli przynajmniej coś potestować. Chociaż to będzie obciążać kompa dodatkowo. Sam nie wiem, kurde, sam nie wiem. To jest intensywne myślenie teraz, wiecie? Właśnie sobie intensywnie myślę, jak to rozwiązać. Okej. Okay. Nie. No nie okej, bo mi DisplayPort nie przyszły. Właśnie mi się przypomniało. Dobra, nie przyszły mi kable DisplayPort. Teraz sobie przypomniałem, że dopiero je kupiłem przecież. Ja, ale ja ich nie kupiłem z odbiorem osobistym. Się okaże, ja po nie miałem gdzieś iść. Nie ma co kombinować, nie będziemy grzebać teraz. Dobra. Komputer jest zamknięty. Wszystko się dokonało. Można uznać, że jakby wentylki wymienione. Piękna sprawa. Idealnie.